Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory strukturalne, półstrukturalny i grupowe, kwasu o wzorze sumarycznym C8H17COOH. Ok, więc zawsze zaczynamy od rysowania atomu węgla. Przy czym proszę pamiętajcie o tym, że tu jest 8, a tu czai się jeszcze 1, więc rysujemy ich 9. Ok, i teraz tak, z każdego C mogą wychodzić po cztery kreseczki. Z tego wychodzi jedna, to tu jeszcze wyjdą nam trzy. Natomiast z tego i tak dalej, podwójnie i do każdej kreseczki doklejamy wodory. Ok, a tutaj te ostatnie C należy do grupy COOH, gdzie kończymy podwójnie, bo z tlenów wychodzą dwie kreseczki, a tutaj grupa OH. I zaczynamy wzór półstrukturalny, który budujemy na bazie wzoru strukturalnego. Tutaj mamy CH3, tu CH2 i tutaj też i tak dalej. Natomiast mamy grupę C. -O, o. H. I wzór grupowy. Z tego tutaj będziemy tworzyć grupę. Wpisujemy sobie nawias CH2. Zliczamy, ile tego tutaj mamy. I grupa C. O. -O -H. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. i... No i już.